Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o najnowszym serialu od Netflixa i Marvela, czyli o Iron Fist. A child touched by fire. Destined to be our greatest warrior. You are a living weapon. Drive all other thoughts out of your mind except this. This is my purpose. Nie tak dawno znęcałem się tutaj nad Luke'em Cage'em. Plan był taki, by Luke Cage został omówiony w ramach serii Moje Seriale, ale że wyszedł mi bardzo długi monolog na temat tego serialu, to zdecydowałem się puścić to oddzielnie. I tak sobie pomyślałem, że w sumie te seriale netflixowskie trochę bez sensu, żeby czekać z nimi do omówień takich zbiorczych, szczególnie, że większość z nich, nie mówię tutaj nawet tylko o tych superbohaterskich, ale przecież Stranger Things też omówiłem oddzielnie, no bo większość z tych seriali, jeśli już się za nie biorę, to oglądam je hurtem. No i tak naprawdę w taki sposób powinno się też omówić je od razu, szybko, nie czekając gdzieś tam na koniec sezonu, bo to nie ma większego sensu. I myślę, że w przyszłości w taki sposób seriale od Netflixa będę pewnie omawiał. Jeśli chodzi o Iron Fist, to ja tutaj już z góry zaznaczę, że ja kompletnie nie znałem tej postaci. Wydaje mi się, że nie czytałem żadnego komiksu z tym bohaterem. Wydaje mi się, że nie czytałem nawet komiksów, w których pojawiałby się gościnnie. Swoją wiedzę na temat świata i postaci bazuję tylko i wyłącznie na tym, co wyczytałem w internecie, co obejrzałem w internecie, co wyczytałem w recenzjach i wysłuchałem w recenzjach. No i oczywiście sam serial oceniam raczej pod kątem widza serialowego, a nie pod kątem komiksiarza, który komiksy zna i patrzy na to bardziej jako na adaptację. No i wreszcie oceniam pod kątem oczekiwań, bo jednak jakoś ta machina promocyjna była kręcona w danym kierunku, więc ja mam prawo oczekiwać od danego serialu czegoś, co mi obiecano. Iron Fista obejrzałem tak, jak należy, czyli w maratonie. Luke'a Cage'a odwlekałem i potem rozwlekałem seans tego serialu, natomiast Iron Fista obejrzałem w zeszły weekend. Zacząłem oglądać w piątek wieczorem, skończyłem w niedzielę. Nie zabrałem się od razu do omówienia, bo tak naprawdę bardzo ciężko było mi zebrać cokolwiek, co chciałbym, zebrać myśli, zebrać jakieś konkretne informacje, które chciałbym przekazać na temat tego serialu i w zasadzie obawiałem się, że im dalej w las, tym będzie gorzej, bo ja tak naprawdę, jeśli nie miałem nic do powiedzenia po samym seansie, to z każdym kolejnym dniem miałem do powiedzenia coraz mniej. W skrócie dla tych, co nie widzieli, głównym bohaterem jest Danny Rand, który 15 lat temu wyruszył z rodziną, z milionerami, właścicielami firmy samolotem w Himalaje. Rozbili się, zostali uznani za zmarłych, a teraz po 15 latach Danny nagle wraca do Nowego Jorku. Najpierw musi walczyć z całym systemem, żeby udowodnić swoją tożsamość, ponieważ nikt nie wierzy, że on jest Dennym Randem, a ci, którzy wierzą, to skutecznie starają się zatuszować to i zniszczyć wszelkie dowody.
Następnie Danny walczy z ręką, czyli z tą organizacją, którą mogliśmy już poznać w drugim Daredevilu, gdzie mieliśmy tych anonimowych ninja. Wtedy ludzie krytykowali ten element, tutaj wypada on jeszcze gorzej. No i mamy tam, teoretycznie próbują nam przekazać jakąś walkę Danny'ego ze sobą, ze swoim przeznaczeniem i tak dalej, a tak naprawdę nie, ten element, zresztą jak prawie wszystkie kolejne też nie gra. Danny Rand spędził te 15 lat w Kunlun, czyli w mistycznym mieście w niebiosach, w którym narodziło się kung fu, w którym szkolił się i w którym został Iron Fistem, czyli właśnie zanurzył rękę w jamie smoka i teraz potrafi skupić się, zebrać swoje chi w pięści i uderzać tą żelazną pięścią. Kolejny element kompletnie niewykorzystany. Ale zacznijmy od tego, że ten serial miał katastrofalnie złe oceny. Recenzje przedpremierowe po prostu zmiażdżyły i rozjechały ten serial. I to było dość wyjątkowe, bo ja mam swoją własną opinię na temat recenzji przedpremierowych, która w większości się potwierdza i zwykle ta pierwsza fala recenzji jest bardzo pozytywna i zwykle na tę pierwszą falę recenzji aż tak nie zwracam uwagi. Wolę sobie poczekać troszeczkę i zaczekać, aż zrecenzują to ludzie, którzy zapłacili za tę książkę własnymi pieniędzmi. Ja wiem, że w tym momencie może obrażam wiele osób, ale nie mówię tego konkretnie, mówię bardziej ogólnie o zjawisku, a niestety takie zjawisko występuje, że wiele recenzji przedpremierowych jest szalenie pozytywnych, chociaż w przypadku Marvela akurat to do tej pory było uzasadnione, ponieważ Netflix udostępnia pierwszą połowę, 6 odcinków, to nawet nie jest połowa, to jest trochę mniej niż połowa, pierwszą część sezonu składającą się z 6 odcinków i do tej pory to było tak, że te 6 odcinków faktycznie były tą lepszą częścią sezonu, a nawet bardzo mocno rzucało się w oczy, że po tych 6 odcinkach zaczynał się tak jakby nowy serial, inny, z zupełnie innym klimatem, zupełnie inaczej zrobiony. To bardzo mocno rzucało się w Luke Cage'u. Tam naprawdę to były dwa osobne seriale jakby sklejone ze sobą. Trochę mniej rzucało się w Jessica Jones, ale też było widać zmianę. No i nie dziwię się, że ludzie w miarę chwalili pierwsze połowy, bo one zazwyczaj były niezłe. W Luke Cage'u naprawdę pierwsze 6 odcinków było fajnych. A w porównaniu z tym, co dostajemy dalej, no to była rewelacja. W tym przypadku, w przypadku Iron Fista, mamy sytuację odwrotną. Pierwsze 5 odcinków to jest przeokrutna nuda, a dopiero dalej od bodajże 6 czy 7 odcinka zaczyna się robić trochę ciekawie, chociaż ja mam wrażenie, że to bardziej jest na zasadzie takiej, że naprawdę ta poprzeczka spadła na glebę i w tym momencie już bez problemu można nad nią przejść. I dlatego tę drugą połowę mnie oglądało się jednak raczej bezboleśnie, chociaż to nadal nie jest serial jakichś wysokich lotów i nadal nie jest to mądry serial i nadal to nie jest serial, który cokolwiek po sobie zostawia. Niestety w przypadku produkcji od Netflixa poprzeczkę bardzo wywindował pierwszy Daredevil. Po pierwszym Daredevilu, który był obrazem świeżym, innym i naprawdę bardzo dobrym, widzowie naprawdę mieli bardzo wygórowane oczekiwania od produkcji od Netflixa. Poza tym no, to nie tylko Daredevil, ale też kilka innych seriali wyprodukowanych oryginalnie dla Netflixa podniosło bardzo mocno poprzeczkę i samo słowo Netflix i produkcja oryginalna Netflixa zaczęło kojarzyć się z jakością. I teraz wystarczyło, że ta jakość zaczęła spadać, a ludzie naprawdę poczuli się zawiedzeni. A niestety, patrząc chociażby tylko na ten rozdział superbohaterski od Netflixa, no to ta jakość spada, systematycznie spada. Te seriale są coraz gorsze i w momencie, gdy dostajemy takiego Iron Fista, który naprawdę nudzi na początku, to nie dziwię się, że takie były opinie. Później, gdy został udostępniony cały serial, no to te opinie się zróżnicowały. I to od takich naprawdę bardzo krytycznych, bo okazało się, że tak jak te 6 odcinków pierwszych mogły jeszcze zwiastować, że to jest tylko przydługi wstęp dający już wiele elementów, które będzie można rozwinąć, a te elementy niestety rozwinięte nie zostały i tacy recenzenci bardzo mocno skrytykowali, po dość optymistyczne na zasadzie takiej, że ludzie, gdy dostali falę tych negatywnych opinii, no to spodziewali się nie wiadomo czego złego, a otrzymali serial okej, całkiem spoko. No i ja się zgadzam, to jest całkiem spoko, to jest po prostu okej. Przy czym od po prostu okej do serialu dobrego to jest nadal bardzo daleka droga.
I pytanie, czy jest sens tracić czas na rzeczy po prostu okej. Okay. Ostatnio Szymon Adamus i Masa Kultury kładą nacisk na to, że to takie, wiecie, no... charakterystyczne dla starszych ludzi, nie? Po co marnować życie na coś po prostu przeciętnego? Ja tam akurat lubię marnować cały czas jeszcze życie na coś po prostu przeciętnego, ale zgadzam się, że ten serial jest nijaki i większość tych elementów widzieliśmy wielokrotnie w dużo lepszej wersji. Dodatkowo Netflix i to jest... coś niezrozumiałego, przez co cierpią te seriale. Z niewiadomych przyczyn postanowił sobie, że wszystkie superbohaterskie seriale będą miały 13 odcinków. I dlatego do tej pory był bardzo mocno widoczny spadek, ponieważ to nie były historie na 13 odcinków. Ta historia też absolutnie nie jest na 13 odcinków, tylko w tym przypadku nie ma spadku, a wcześniej mamy dużyzny przeokrutne. No bo naprawdę pierwsze 4 czy 5 odcinków to widz czuje się, jakby obejrzał ich 10. Mamy dramy rodzinne rodem z pierwszych sezonów Arrow, mamy mocno przeciętne walki, których jest bardzo mało. I to jest ogromny minus tego serialu, bo naprawdę brak jakiejś ciekawej choreografii. Te sceny walk są biedne. Mamy powolne te sceny, mamy chamskie cięcia w tych scenach, bo to akurat jest spowodowane tym, że Iron Fist, serialowy Iron Fist nie nosi maski, więc bardzo ciężko tutaj zrobić sceny walki z dublerem, więc te sceny są mało dynamiczne i są bardzo niedobrze pocięte. I tutaj wystarczy porównać chociażby do scen z Daredevila. Ja wiem, on walczy zupełnie inaczej. To jest taka walka ulicy, a Dan Rand tutaj tak bardziej pływa, no, bardziej unika tych ciosów. Ale wystarczy sobie przypomnieć te kultowe sceny z Daredevila, albo te sceny bez cięć z pierwszego sezonu w korytarzu, albo scenę w korytarzu z drugiego sezonu, która była z cięciami, ale tam też bardzo długie elementy były bardzo ciekawej choreografii. Do tego dochodzą efekty rodem z YouTube'a. Przepraszam wszystkich twórców z YouTube'a. Takie naprawdę tanie, słabe i brzydkie. Do tego efekty często niezrozumiałe, bo na przykład w dwóch walkach mamy ekran dzielony, niczym w 24 godziny. I nagle mamy na przykład walkę w windzie, w której absolutnie to nie wymaga podzielenia ekranu, a ekran zostaje podzielony na pół i widzimy na dwóch połówkach to samo. Tylko nie wiem, z góry, a to z boku, albo jakoś tak, nie? I nagle ekran robi się czerwony, co kompletnie jest bez sensu, bo to są chyba dwie walki tak pokazane z podzieleniem ekranu. Całkowicie bez sensu. Zresztą scena z windą to w ogóle jest bez sensu, ale ja też nie chcę tutaj takich szczegółów wywlekać, bo jak zacznę wyciągać bezsensowne dialogi i bezsensowne sceny, to mi się zrobi tutaj półtorej godziny takiego po prostu podawania kolejnych scen, ale scena z windą jest absurdalna. Wpadają azjatyccy bandyci, ich jest, nie wiem, tam dajmy na to 10 i w ciągu, nie wiem, to trwa 2 sekundy, wyszarpują, porywają babkę z mieszkania, no i wtedy Iron Fist wybiega, a ich było naprawdę z 10, a w tym czasie nikt nie trzymał windy, nie? Oni obstawiali cały korytarz wzdłuż stoporkami, kompletnie bez sensu, nie wiem po co tam stali, a teraz stoją pod windą i naciskają przycisk razem z tą porwaną kobietą i czekają, aż winda podjedzie, no i wiecie, Iron Fist idzie, ich po kolei rozwala wszystkich w korytarzu, a ta winda cały czas nie podjeżdża i podjeżdża w momencie, gdy Iron Fist jest już przy samej windzie, więc wpadają do windy i tam biją się dalej. Ale ja, tak jak mówię, to jest jedna ze 100 czy z dziesiątek durnych, absurdalnych scen, których nie chcę przywoływać. Do tego cały origin i retrospekcje są w moim odczuciu, z punktu widzenia osoby, która nie zna tej historii, są trochę chaotyczne. Na początku to w ogóle są tylko takie szarpane migawki, takie trochę bez sensu, a potem... Tak naprawdę ja nie czuję się po tym serialu, jakbym cokolwiek poznał. A z tego, co się orientuję, ludzie, którzy znają tę postać z komiksu, byli bardzo, bardzo zawiedzeni albo nawet bardzo wkurzeni. Postać Danego, on na samym początku jest fajny. Na samym początku to jest taki dość ciekawa postać, bo to jest w zasadzie kopia Olivera Queena z Arrow. Zarośnięty facet tutaj, taki brudny, chodzi na boso po Nowym Jorku, nagle pojawia się, nie wiadomo gdzie był, nie wiadomo co przeżył, dowiadujemy się z czasem, że szkolił się gdzieś,
Przy czym on nie jest tak do końca tajemniczy, bo on jest taki trochę oderwany od rzeczywistości. I jeśli ktoś go o coś spyta, to on mu mówi o tym. I tu jest bardzo fajna scena na koniec drugiego odcinka, gdy cały drugi odcinek Deny był w psychiatryku. Zresztą strasznie ja nie lubię takich motywów. Nieważne, czy są dobrze, czy źle zrobione. Nie znoszę oglądać seriali ani filmów, gdzie bohater zostaje zamknięty w psychiatryku i my wiemy, że on ma rację, ale nikt mu nie wierzy. Podają mu leki, trzymają, on nie ma stamtąd wyjścia. Po prostu jestem tak nerwowy, jak coś takiego oglądam, ale to też dygresja. I na sam koniec już lekarz mu uwierzył, już chce go wypuścić, już mówi do niego Deny. Ale jeszcze mu zadaje pytanie, co robiłeś przez te 15 lat? A ten mu zaczyna tłumaczyć, no byłem w mistycznym mieście w niebiosach w Kunlun, tam szkoliłem się pod okiem mnichów, uczyli mnie kung fu i nauczyłem się zbierać swoje chi w pięści i teraz jestem Iron Fistem. I ten lekarz, okej. To jest naprawdę fajna scena, no tylko, że potem postać Danego teoretycznie nie wiem, co się... teoretycznie ewoluuje, ale tak naprawdę nie wiem, co się z nią dzieje. Zaczyna się robić taki typowy dramat typowego bohatera smutnego, który nie wie, kim jest, ma wyprany mózg, staje się bronią, która nie myśli i nie czuje uczuć. Cały czas mówi, że musi zabić Gao, musi zabić Hent, a cała jego ewolucja jest tak naprawdę poprowadzona od zagubionego i trochę naiwnego przez zabić, aż po punkt kulminacyjny i do puenty na zasadzie nie zabiję cię, nie jestem taki jak ty. No, proszę was. Serial cierpi na niepotrzebne urealnianie. Szczególnie ten serial tego naprawdę nie potrzebował. W tym serialu właśnie trzeba było pojechać po bandzie. Myślę, że Netflix już sobie kupił widownię i już może sobie pozwolić na to, żeby pojechać po bandzie, szczególnie, że nie żyjemy w czasach, kiedy to ekranizacje komiksowe ukrywały to, że są ekranizacjami komiksów. Żyjemy w czasach, w których ludzie pójdą na coś kiczowatego, ludzie pójdą na coś dziwnego, pojechanego i coś jak najbardziej komiksowego, kolorowego, fajnego, zabawnego i ludzie obejrzą chętnie postać, która walczy jak rodem ze starych filmów kung fu, w której bardzo mocno rozwinie się kulturę wschodu, w której bardzo mocno położy się nacisk na smoki i tak dalej. Ludzie to obejrzą chętnie, nie trzeba tego urealniać. Nie trzeba urealniać faceta z ognistą pięścią i wrzucać go w szare ulice Nowego Jorku i robić maksymalnie urealniony serial, bo mam wrażenie, że to starano się tutaj zrobić. Ja naprawdę chcę oglądać tutaj kulturę wschodu, a nie Denego, który jest na zebraniach firmy i rozważa, za ile sprzedać pigułki i rozważa o tym, jak będzie prezentował się PR firmy. Nie. A jeszcze raz przypomnę, że ja tej postaci nie znam. Ponoć bardzo ciekawej postaci komiksowej i ponoć całkowicie spartolonej i wypaczonej w tym serialu. Także jeżeli znacie i lubicie komiksy, to ponoć będziecie oceniać ten serial 10 razy gorzej niż ja. Kunlun pokazany jest w tym serialu w bardzo negatywnym świetle moim zdaniem. Idea cała postaci Iron Fista jest absurdalna. Polega na siedzeniu całe życie na skale w niebie i obronie przejścia do Kunlun. No i nie można opuścić tego posterunku, bo jest się zdrajcą i jak już... nikt nie siedzi na tej skale, no bo Deny pozwolił sobie opuścić ten posterunek, to oprychy mogą wejść do Kunlun i zabić wszystkich wojowników kung fu. Bo przecież jakby Iron Fist był i czekał i by sobie siedział na tej skale, to by ich pokonał i by już nie weszli i nie zabili tych mnichów. Ten sam Iron Fist, który w tym samym czasie dostaje na dachu bęcki prętem od starego biznesmena zombie, który przez naście lat siedział w apartamencie i udawał trupa, no bo... tak wygląda tutaj finałowa walka. Tak wygląda finałowa walka z głównym przeciwnikiem. Najgorsza finałowa walka z wszystkich seriali Netflixa i Marvela. Iron Fist walczy z biznesmenem, który udawał trupa od iluś lat, który walczy z nim prętem i strzela do niego z pistoletu i tak naprawdę leje go. Leje wielkiego mistrza, wielkiego Iron Fista. Do tego cały finałowy twist z wrobieniem Danego, to jest takie wprowadzenie do finału. No... pomyśleć, że ja krytykowałem głupotę w Luke'u Cage'u i to bardzo podobną głupotę, gdzie Luke był wrabiany w różne rzeczy i poszukiwany przez całą policję Harlemu. No, w tym przypadku Harold, czyli nasz biznesmen zombie, wrabia Danego, że ten wykorzystał swoją firmę do handlu z narkotykami na masową skalę. Tego Danego, który kilka dni temu wrócił z Himalajów po 15 latach i przez 15 lat był uznawany za zmarłego. Cała policja Nowego Jorku ściga tego Danego, bo on handluje narkotykami pod przykrywką firmy.
A Harold dalej prowadzi tę firmę, która w ogóle nie jest prześwietlana i może ciągle działać na wszystkich frontach. Nieważne, nieważne. Mamy tutaj sporo nawiązań do marvelowskich, netflixowskich seriali. Są nawiązania lepsze, gorsze, ale bardzo fajnie, bo widać, że ten świat się buduje. Postacie poboczne są okej. Okay. Ja kupowałem Michumów, szczególnie, że to jest to rodzeństwo, które na początku nie wierzy w powrót Danego. Oni przez długi czas w zasadzie nie wiadomo, czy to są pozytywni bohaterowie, czy negatywni. Ja ich kupowałem. Colleen Wing, czyli tą instruktorkę walk. No, Colleen Wing też wypadła całkiem nieźle. Również kupowałem tę postać. Claire Temple, która pojawia się we wszystkich serialach od Netflixa i Marvela. Ona tutaj wypadła najgorzej, ponieważ jej obecność jest tutaj kompletnie bez sensu, jest niczym nieuzasadniona. Jeszcze tak jak pojawia się na treningu, zostaje na obiedzie, no to okej, okay, to jeszcze kupuję, ale w momencie, gdy ona zaczyna z nimi latać na misję do walki z ninja, no biorą ze sobą pielęgniarkę na tajną misję, w której chcą zniszczyć rękę. Kompletnie bez sensu, kompletnie się to nie kleiło. Ja rozumiem, że ta postać się musiała tutaj pojawić, bo zakładam, że to ona powoła za chwilę Defendersów, bo jest to punkt wspólny wszystkich tych seriali i zapewne to ona ich zbierze do kupy, ale w tym przypadku to było trochę bez sensu. Cały serial natomiast, tak jak powiedziałem, jest po prostu okej, ale no niestety jest nijaki, jest wydmuszką. Nic po sobie nie zostawia, jest to serial o niczym. Ja krytykowałem nie do końca udany w moim odczuciu hołd dla Harlemu i kultury czarnych w Luke Cage'u. Ale nawet tak jak tam sporo zgrzytało, to nadawało to temu serialowi charakter. Tutaj nie ma tego charakteru, a potencjał był. No i przepis też był bardzo prosty. Zapowiadano, że ten serial będzie najbardziej oddalony od Daredevila. A to, co wyszło ostatecznie, no to gówno prawda. No, po obsadzeniu roli Danego Renda przez internet przelała się fala krytyki, że aktor nie jest Azjatą, że wybielanie postaci, co było tak naprawdę dość zabawne w tym przypadku, tak naprawdę najzabawniejszym przypadkiem chyba, jaki kojarzę w historii takich rasowo-aktorsko-filmowo-serialowych przepychanek. No bo zakładanie, że skoro serial jest o kung fu, to powinien grać Azjata, jest właśnie mega stereotypowe i mega rasistowskie. Tutaj sednem sprawy jest ukazanie człowieka z zewnątrz, w zderzeniu z kulturą wschodu, a serial całkowicie to olał. Tutaj problemem nie jest to, że on jest biały, ponieważ on musi być biały. Problemem jest to, że nie ma tej kultury wschodu. Wystarczyło iść tak naprawdę po linii najmniejszego oporu i ten serial uzyskałby swój, może i mało oryginalny tak ogólnie, ale jednak na tle reszty produkcji od Marvela i Netflixa wyjątkowy charakter. A tymczasem mamy tam jakieś strzępki z przeszłości, kilka elementów nawiązujących do kultury wschodu i 99% to jest znów taki kolejny gorzej zrobiony Daredevil, kolejna dzielnica w Nowym Jorku, te same patenty, tylko tym razem bez jakiejkolwiek ikry. Podsumowując, no to nie okłamujmy się, to jest najgorszy serial od Marvela i Netflixa. Ja bardzo lubię oba sezony Daredevila i bardzo lubię Jessica Jones. Nie wiem, na ile ja wtedy jeszcze byłem zaczarowany tą serialową świeżością i może gdybym teraz sięgnął po taki serial jak Jessica Jones, no to oceniłbym go inaczej. Ale wtedy mi się ten serial naprawdę bardzo dobrze oglądało. Ja nie jestem fanem Luke'a Cage'a, serialowego Luke'a Cage'a, co podkreślałem całkiem niedawno. Nie lubię tego serialu, ale i tak uważam, że był on na bardzo wielu płaszczyznach lepszy od Iron Fist, który jest zwyczajnie nijaki. Ja wychowałem się w dużej części na kinie kung fu. Takie kino było ze mną przez całe dzieciństwo i młode lata mojego życia. I według mnie w tym serialu nie czuć ducha tego kina. A zapowiadany był on właśnie jako przedstawiciel tego gatunku. Szkoda, bo został zmarnowany naprawdę bardzo dobry potencjał i serial według bardzo prostego patentu został jednak w moim odczuciu zrobiony źle. Szkoda, bo bardzo chętnie obejrzałbym taki serial, jakim mógł być Iron Fist. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!